Obserwujemy, jeśli chodzi o metody wychowawcze, albo rodzice bardzo mocno dyscyplinują dzieci, to jest bardzo taka, powiedziałabym, klasyczna dyscyplina, i ostatnio pojawiające się wychowanie bezstresowe. Bycie stanowczym rodzicem, takim bardzo dyscyplinującym, bardzo często objawia się tym, że rodzice przejmują kontrolę nad dzieckiem, przejmują odpowiedzialność za jego zachowania i to oni decydują. Bycie rodzicem bezstresowym to jest głównie dawanie dziecku przywilejów. Pokazują dzieciom, że dzieci mają prawo do wielu rzeczy bez stawiania granic. Ani jedna, ani druga droga nie jest tą drogą, która pozwala kształtować dziecko autonomiczne i szczęśliwe w swoich decyzjach. Mówię o, mam na myśli tutaj bycie dorosłym. No, na szczęście jest trzecia droga. Jest to droga, którą proponuje pozytywna dyscyplina, która pokazuje, żeby rodzice byli i stanowczy, i uprzejmi wobec dzieci jednocześnie. Rodzic z pozytywnej dyscypliny to po pierwsze będzie z dziećmi po pierwsze próbował zakontraktować sprzątanie zabawek, po drugie będzie odwoływał się do tych umów, czyli przerzucamy tą odpowiedzialność na dziecko, żeby to dziecko zaczęło myśleć i zastanawiać, co należy zrobić. Nie żeby rodzice sami reagowali, bo to zdejmuje z dzieci odpowiedzialność i nie uczy ich odpowiedzialności.